Uchwalenie budżetu powiatu tczewskiego pozwoliło na uruchomienie konkursów ofert, w tym m.in. na działalność sportową i profilaktykę zdrowia. Budżet powiatu został uchwalony, ruszają kolejne działania, które zostały zawieszone na pewien czas, w tym m.in. dotacje. Kto będzie mógł wystąpić w konkursach? Niektóre dotacje musiały być wcześniej wstrzymane, na szczęście teraz udało się je ponownie ogłosić i zostały ogłoszone już w tym momencie 3 konkursy na udzielenie dotacji celowych dla klubów sportowych na prowadzenie statutowej działalności sportowej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku. Kolejnym jest na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w powiecie tczewskim na ten rok oraz na wsparcie realizacji również zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia w powiecie tczewskim w 2022 roku. Więc wszelkie stowarzyszenia czy kluby, które mają statutową działalność właśnie w tych zakresach, zapraszamy do składania ofert. Zapraszamy na naszą stronę www.powiat.tczew.pl do zakładki NGO, gdzie w konkursach ofert możemy znaleźć wszelkie informacje na temat prowadzonych konkursów, w jaki sposób można złożyć swoją ofertę oraz do kiedy należy ją zgłosić.